Trudny problem świadomości. Otóż wedle Chalmersa wszystkie te teorie dotyczą świadomości rozumianej jako przytomność czegoś, czy też jako zdawanie sobie z czegoś sprawy. Po angielsku awareness. Ja muszę Państwu się przyznać, że tu przetłumaczyłem awareness jako przytomność z braku laku. Nie ma po polsku po prostu jednego słowa na zdawanie sobie sprawy, które jest po prostu krótkie. A kiedy tłumaczyłem świadomy umysł Davida Chalmersa na język polski, to po prostu potrzebowałem mieć krótkiego wyrazu, bo inaczej po prostu by się to strasznie czytało. I tak to nie jest ładnie napisane. Miałem niestety redaktora, który poprawił styl, to się chyba po polsku lepiej czyta niż po angielsku. Tak czy inaczej, no, problem był czysto terminologiczny, więc umawiam się z czytelnikami na to, że przytomność nie oznacza tutaj po prostu bycia obudzonym, tylko na stan zdawania sobie z czegoś sprawy. Jednak wszystkie te teorie dotyczą takiego przetwarzania, które zdaniem Chalmersa są problemem stosunkowo łatwym. Nie jakiś bardzo łatwy, ale łatwym. W tym sensie łatwym, że to jest, da się to zrobić, da się go rozwiązać metodami naukowymi, które dzisiaj znam. Tutaj nie trzeba żadnych rewolucji. A trudny problem dotyczy czegoś zupełnie innego. I on jest dlatego trudny, że metody naukowe, jakie znamy dzisiaj, mogą być niewystarczające, przynajmniej nie da się tego w tych ścisłych ramach funkcjonalistycznych całkowicie pomieścić. Otóż trudny problem polega na tym, że mamy zadać pytanie sobie i próbować na nie odpowiedzieć, dlaczego przeżycia świadome są jakieś? Dlaczego mają jakieś własności? Dlaczego przeżywamy je jako mające jakieś jakości? Dlaczego bóle mają charakter bolesny? Dlaczego pomidory dojrzałe widzimy jako czerwone? Dlaczego skrzypienie styropianu na szybie jest skrzypiące, a nie bolesne albo czerwone? Dlaczego są takie własności przypisywane? I czym one są właściwie? To jest właśnie trudny problem świadomości. I jak popatrzymy na teorię globalnej przestrzeni roboczej, nic na ten temat nie widać. Popatrzymy na teorię monitorowania stanu wyższego rzędu, nie widać. Teoria integracji informacji, no jak to ma się do tego? Nijak. I to mniej więcej chce powiedzieć Chalmers. Po prostu antyfunkcjonaliści twierdzą, że nie da się tego problemu rozwiązać, biorąc dowolną z funkcjonalistycznych teorii. Dlatego ja się nie skupiam na żadnym z nich, tylko biorę je troszeczkę do kupy razem. Można sobie oczywiście wymyślać rozmaite tam wariacje i jeszcze do innych się odwoływać. Rzecz w tym, że po prostu ten problem jest nierozwiązywalny funkcjonalistycznie. Tu oczywiście ma chodzić o kwalię. Za tydzień, oczywiście wiedzmy, że ten tydzień jest tak naprawdę umowny, czyli w następnym wykładzie. Mam nadzieję, że go mi się uda wstawić tak naprawdę szybciej niż za tydzień. Otóż w następnym wykładzie będzie mowa o kwaliach. Pierwszym argumentem, który ma pokazać, na czym polega trudny problem świadomości, a raczej pewną opowiastką, przedstawia Thomas Nagel. Otóż on twierdzi, że nigdy nie możemy się dowiedzieć, jak to jest być nietoperzem, bo nie mamy echolokacji. Nietoperze, jak Państwo wiedzą, wydają wysokie piski. Dzięki tym wysokim piskom w częstotliwościach, których zwykle ludzie nie słyszą, są w stanie lokalizować przedmioty. My tego nie mamy, nie potrafimy sobie wyobrazić, jak to jest być echolokującą istotą. I się tego nigdy nie dowiemy. To jest dla nas absolutnie niemożliwe. Teorie naukowe tego nigdy nie obejmą, nigdy się tego nie da dowiedzieć. Kathy Nagins mówi, no to nieprawda. To jest bardzo proste, co można powiedzieć na temat nietoperzy. No, po prostu trzeba być nudnym, krótkowzrocznym. Mam krótki wzrok i trzeba pochłukiwać. Aikens tak naprawdę w swoim artykule pokazuje, że Nagel opiera się na wiedzy biologicznej i neurobiologicznej, dzięki której on dobrze wie, że słyszenie nietoperzy obejmuje echolokację. No nie jest prawdą też, że ludzie nie mają sami echolokacji. Trochę słyszą, gdzie się znajdują rozmaite przedmioty i mogą dzięki temu, że słyszą położenie przedmiotów, że wydają odgłosy, mogą również stukać laską, mogą się tego nauczyć. Więc to nie jest tak, że zupełnie jest to dla mnie dostępne. Ale załóżmy, że byłoby to jakiś zmysł, którego rzeczywiście nie mamy. Niektóre gatunki biologiczne są w stanie wyewoluować jakieś interesujące własności, których my nie mamy. Na przykład mogą być wrażliwe na pole elektryczne. My tego nie mamy, przynajmniej nie w taki prosty sposób. I tak naprawdę
Aikens chodzi o to, że to jest nieprawda, że nie wiadomo, co one robią. Wiadomo, co robią, wiadomo, jak działają. Dzięki temu możemy powiedzieć, jak to właściwie nimi jest, ponieważ możemy powiedzieć, jaka jest ich dostępna wiedza, jakiego rodzaju własności świata one wydobywają za pomocą swojego słuchu. Czyli jednak wiadomo coś na temat słuchu nietoperzy. To nie jest tak, że zupełnie jest to nam niedostępne. I to wiemy dzięki nauce. To nie jest tak, że nasza wiedza się zmniejsza, kiedy się tego dowiemy, jak działa nietoperz.